Stoimy przed rozdziałem dzisiejszego forum UFO, który w zasadzie powinien być najbardziej ekscytujący. A mam wrażenie, że ta ekscytacja wcale taka duża nie jest, bo rzeczywiście, kiedy mówimy, że ktoś twierdzi, że ma kontakty z istotami pozaziemskimi i jest tego pewny, to skala niewiary jest tak duża, że z natury rzeczy nas to trochę mnie interesuje. No ale na szczęście jednak część sali została. Darek wprawdzie nie twierdzi, że ma kontakty z istotami pozaziemskimi, ale uczestniczy w takim projekcie, który zahacza o ten temat. Dzisiaj będzie pokazany wywiad z Gosią, niepublikowany właśnie w duszach z tego projektu Targety, a on sam ma mówić o gwiezdnych nasionach i trochę wprowadzić nas do tematu, który niewątpliwie, według mnie, powinien wywołać naprawdę dyskusję i zainteresowanie, bo albo ktoś jest w błędzie i komuś to wytkniemy w najbliższych miesiącach, roku, że kiedy nam opowiada o kontaktach z jakąś pozaziemską grupą, to znaczy, że mówi prawdę i to mamy naprawdę, zapaliśmy praktycznie za nogi, jak to się mówi, tak? Albo też myli się i to jest jakaś kosmiczna pomyłka. Na pewno to, co sądzę o tym, co robi Darek i ta grupa, nie ma w tym żadnej intencji, żeby nas świadomie oszukać. Natomiast na ile to jest prawda, no to wszyscy się sami będą przekonywać i dzisiaj, i później. Bardzo proszę, Darek, przedstaw się, masz pół godziny pełne, tak? Dobrze, kolega będzie pilnował. Witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być i ponieważ jest bardzo dużo do powiedzenia, a czasu mało, więc będę startował bez zbędnych wstępów. Po mojej prelekcji od razu następuje wyświetlenie wywiadu Janusza z Gosią Duszak. Zatem ja w tym, co chcę zrobić, to przedstawić temat gwiezdnych nasion, który pośrednio łączy się właśnie z tym, o czym będziemy wysłuchiwać w trakcie wywiadu, ponieważ Gosia Duszak jest jednym z takich gwiezdnych nasion na Ziemi. Dlatego chociaż są to dwa tematy, są spójne i postaram się płynnie przejść przez jeden i drugi. Informuję przede wszystkim, że wiedza, którą się dzielę, to jest wiedza w stanie na ten moment. Wiedza ma to do siebie, że ewoluuje nasze zrozumienie tematu, więc wszystko, co mówię, odnosi się do mojego zrozumienia i stanu wiedzy na ten moment, co zawsze staram się podkreślać. Temat gwiezdnych nasion jest to temat metafizyczny. Jest on czymś, co odróżnia się od takiej typowo twardej ufologii, jaką niekiedy możemy pojmować. Ale jestem też zdania, że nie da się zrozumieć tematów ufologicznych, jak również naszego po prostu miejsca w świecie, w oderwaniu od tej metafizyki, polegając tylko na jakiejś metodologii czysto naukowej. Ale jesteśmy tutaj, mówię o tej nauce systemowej, ale jesteśmy tutaj w takim gronie, że chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Sam termin gwiezdne nasiona został stworzony przez Brada Steigera. Przynajmniej jemu się utworzenie tego terminu przypisuje. Przy czym chodzi o samo sformułowanie, zwrot gwiezdne nasiona, co nie znaczy, że sam koncept nie istniał wcześniej, ponieważ jest to zjawisko, które pod różnymi nazwami, ale było obecne także w różnych rdzennych kulturach, plemionach. Nie jest to wytwór naszej współczesności. Temat gwiezdnych nasion jest jednym z głównych, którymi się zajmuję obok prowadzenia sesji regresji i badania przypadków bezpośrednich kontaktów ludzi z istotami pozaziemskimi, a nie zajmuję się raczej światełkami na niebie czy channelingami. Ponieważ gwiezdne nasiona są takim określeniem trochę popkulturowym, trochę mogą się kojarzyć naiwnie, więc chciałbym uściślić ten termin, co ja mam na myśli na podstawie zgromadzonej wiedzy, kiedy używam tego zwrotu. Gwiezdne nasiona, czyli z angielskiego star seeds. Jest to zatem określenie w kontekście Ziemi na ludzi, którzy choć biologicznie są stuprocentowo człowiekiem, to ich dusza, czy też świadomość jest gwiezdna, pozaziemska. Czyli jakaś istota pozaziemska postanowiła zinkarnować się, wcielić człowieka na Ziemi i to w takim, mówię to w takim ogólnym uproszczeniu. Teraz będziemy to wszystko doprecyzowywać. Pierwsza rzecz i oczywista to to, że z pewnej perspektywy my wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy gwiezdnymi nasionami. Ponieważ dusza, świadomość jako taka nie ma płci, nie ma rasy,
i w gąszczu, jesteśmy fragmentem źródła i w gąszczu naszej ekspansji, samodoświadczania, doświadczania iluzji, kontrastów, tego pozornego oddzielenia od tego źródła, którym jesteśmy, wcielamy się w fizyczność, doświadczając różnych warunków i światów, no to taka dusza, świadomość nabywa tendencji, nabywa przywiązań. Można powiedzieć, preferuje określony smak. I jeżeli dusza wybiera sobie, że jednak najbardziej lubi się wcielać, powiedzmy, w jakiegoś takiego andromedanina, wtedy uznajemy, że to jest właśnie dusza andromedańska, przez takie zasiedzenie, przez wybór. Przez wybór, ponieważ to jej najlepiej zasmakowało. I podobnie jest z ziemią. Mianowicie na ziemię, gdy się wchodzi, a ziemia jest dość specyficznym miejscem o bardzo konkretnych, trudnych zasadach, no to łatwo się uwikłać. Łatwo się uwikłać, czyli przesiąknąć ziemskością. Nawet jeżeli te dusze świadomości przychodzą z różnych zakątków, to kiedy inkarnują się na ziemi, raz, drugi, trzeci, to jest troszeczkę jak takie wejście do kasyna. Rodzi się taka chęć, a w następnej inkarnacji, w tej trudnej grze, jaką jest ziemia, poradzę sobie lepiej, osiągnę coś bardziej. I dusza wraca. Chce zrobić to jeszcze raz. To jest taka nerwica natręstw. Można to nazwać karmą, ale nie w sensie odgórnego prawa, które coś na człowieku wymusza, a raczej jest to jego taka chęć. To ja nie dam rady, jeszcze raz, ale później nie, no muszę coś wyrównać. I w ten sposób dusza przez to zasiedzenie przesiąka wibracją ziemi, przesiąka tą wartością. I wtedy mówimy, że to jest po prostu ziemska dusza. Natomiast gwiezdne nasiona, co kluczowe w zrozumieniu tego zjawiska, mają przywiązanie do innej rasy niż ludzie na ziemi. I postanowili się tutaj wcielić jako człowiek, ale nie mając wielu inkarnacji na ziemi. Zatem nie są uwikłani w ziemię, nie przesiąknęli nią. Są tutaj świeży. Ziemia kolektywnie, to jaka jest, jest, wiecie, wszystko jest energią. Natomiast my tutaj na ziemi tworzymy pewne kolektywne pole. I to kolektywne pole wyraża średnią naszych świadomości. Można powiedzieć, że jesteśmy tkaniną rzeczywistości. Każdy z nas dokłada cząstkę siebie do tej energii, która jest dominująca. To, jak wygląda Ziemia, jest projekcją nas wszystkich, czy to z poziomu świadomego, czy z poziomu nieświadomości. Ja wiem, że istnieje wiele manipulacji przez różną negatywną stronę, kanalizowania tego, na co mamy kierować uwagę, ale chodzi o to, że moc była i zawsze jest w nas i poprzez to, co wybieramy, które koncepty zasilamy, to właśnie to sobą wyrażamy i to przekłada się na to, co wkładamy do tej ogólnej puli, tej kolektywnej średniej, która przejawia się nam potem jako rzeczywistość, w której jako ta jednostka jesteśmy zanurzeni. Jest to taka zwana wibracja, częstotliwość dominująca. I to, co robią właśnie gwiezdne nasiona, to bycie ciałem obcym w starym systemie, ziarenkiem piasku wrzuconym w trybiki. Gwiezdne nasiona są stuprocentowo ludźmi. Jednakże schodzą tutaj z tą świeżością. Nie przesiąknęli ziemią, nie uwikłali się w promowane tu wartości, w przekonania. Zatem nawet jak sami nie mają pamięci o tym, skąd przychodzą, kim są, ale przychodzi w nich ta metafizyczna tęsknota. Jest taki pewien gwiezdny stan wiedzy, właśnie tej tęsknoty do czegoś, taki dziwny zew, którego nie potrafią zidentyfikować ze względu na to, że nie mają tej pamięci jak większość z nas. Ale będąc takim koniem trojańskim, bo są z zewnątrz, ale jednak w środku tego systemu, to ta ich świeżość, którą tutaj wnoszą, sprawia, że
oni jako jednostka również dokładają się do tej energii kolektywnej. A to, jaki jest ich wkład, jest bardziej pozytywny, wyższy niż to, jaki wkład mają inne istoty, które już uwikłały się, są już wymaglowane w tej ziemi. A oni są tutaj nowi, więc przynoszą pewną świeżość, przynoszą więcej tej czystości, z której schodzą, mają inną wibrację. Nie są kompatybilni z tym, jaka jest Ziemia i wiele dusz ludzkich, które mają tutaj wiele inkarnacji, wiele doświadczeń ziemskich zatraciły już to trochę w sobie. Zatem pomoc Gwiezdnych Nasion polega nawet na samym fakcie, że tutaj są. Dobrze podejmować działania, ale przez samo to, że po prostu są między nami, ich sama obecność wpływa na energię kolektywną, ponieważ ich indywidualna wibracja jest znacznie wyższa niż wibracja, powiedzmy, człowieka, który ma tutaj wiele wcieleń. Jest to, jak powiedziałem, rodzaj pomocy dla Ziemi, ponieważ wiele istot pozaziemskich zdaje sobie sprawę, że Ziemia jest trudnym miejscem, zdaje sobie sprawę ze skali manipulacji, różnego rodzaju nadużyć, uwikłań i chcą nam pomóc, ale z różnych powodów, w które nie będę teraz wchodził, bo to jest ogromny, osobny temat, chodzi o zasady, chodzi też o etykę, o nieingerencję w miarę naturalny rytm rozwoju każdej cywilizacji, nie podejmują oficjalnych, wielkich działań, które byłyby dla nas takim materiałem dowodowym. Pomagają nam, ale nieraz zakulisowo. Natomiast jak ktoś chce tak naprawdę coś podziałać, to nie jako ingerencja z zewnątrz, nie jako coś inwazyjnego, że my tutaj przylecimy, zrobimy porządek, coś wam ludziom podarujemy, ponieważ to byłoby też na tym kolektywnym poziomie uszczęśliwianie nas na siłę, łamanie naszej wolnej woli, podczas gdy tak kolektywnie ludzie, my może tutaj na tej sali jesteśmy zainteresowani tematem, ale ludzie w swojej masie, jako ziemianie po prostu, czy kolektywnie wierzą w istoty pozaziemskie, czy są nimi zainteresowane i czy proszą ich o pomoc? Często ludzie mają wręcz negatywne zdanie na ten temat. Zatem skoro nie ma takiego zaproszenia, a jakaś istota pozaziemska pragnie tej pomocy udzielić, no to robi to od środka, nie z zewnątrz, nie inwazyjnie, a postanawia tutaj wejść po prostu jako człowiek, by działać dla naszego dobra od środka. I oto jesteśmy. Gwiezdne nasiona nie są takie same, różnią się od siebie w zależności chociażby od swojego pochodzenia. Jedne rasy są bardziej logiczne, jedne rasy są bardziej emocjonalne i to zostaje taki ten odcisk tej świadomości w tej duszy. Nawet jak mamy wszyscy ten sam ludzki skafander, jest w nas pewien ten posmak tego, skąd przychodzimy. Nie mamy tej gwiezdnej pamięci, ale jak powiedziałem, jest pewnego rodzaju metafizyczna tęsknota. Jest wiele cech, które wspólnie przejawiają gwiezdne nasiona, jak pewnego rodzaju nonkonformizm albo uczucie wyobcowania, niedopasowania. Ale też ważne, żeby podkreślić, że gwiezdne nasiona nie są jakimiś mędrcami. Nam się może wydawać, że te istoty pozaziemskie, one są jakoś super mądre, wzniesieni mistrzowie, ale nic podobnego. Wiele z nich nie radzi sobie tutaj wcale dobrze. Mogą popadać w uzależnienia, mogą pojawiać się jakieś tematy samobójstwa. Również takie gwiezdne nasionko może, że tak to ujmę, nigdy nie wykiełkować i zostać na przykład w systemowej pracy jakiejś korporacyjnej. Ale jak powiedziałem, nawet przez sam fakt, że ktoś taki pracuje w korporacji i nie interesuje się duchowością, ale jeżeli jest tym gwiezdnym nasionkiem, jego indywidualna wibracja wnosi dużo do tej wibracji kolektywnej. Ja to lubię porównywać do zupy. Jeżeli Ziemia, ta bańka, która otacza Ziemię, bańka energetyczna, to co nazywamy ziemską rzeczywistością, jest tworzone przez nas jako nasza wspólna, kolektywna ekspresja, jak to jest taka zupa, której my wszyscy jesteśmy składnikami, to gwiezdne nasiona są taką papryczką chili, której naprawdę nie trzeba do tej zupy dodać dużo. Wystarczy kilka ziarenek, ale te ziarenka są na tyle mocne, że potrafią wpłynąć na smak całości. Dlatego tych gwiezdnych nasion naprawdę nie musi być dużo, ale przez sam fakt, że są, wpływają na tą częstotliwość dominującą, podnosząc jej próg
I to jest taka walka bez walki. Walka poprzez własną ekspresję, wyrażanie siebie, nie walka przeciwko komuś, po prostu jesteś sobą i im bardziej jesteś sobą, czyli w zgodzie z sobą, tym bardziej przejawia się ta gwiezdna esencja, którą w sobie noszą. I przesuwając ten próg tej częstotliwości dominującej, automatycznie podnosi to wszystkich innych ludzi, którzy nie pracują dla tego rozwoju. Po prostu im wyższa ta kolektywna średnia, tym bardziej podnosi tych ludzi, którzy niekoniecznie do tego, nazwijmy to, przebudzenia się garną. Co bardzo interesujące, sposób, w jaki gwiezdne na siedem tutaj wchodzą. Powiedziałem, że inkarnują się jako ludzie. Może to być inkarnacja taka typowa, z poziomu duszy, od narodzin, schodzi gwiezdna dusza, rodzi się jako dziecko. Ale popularne jest także tak zwane walk-in, czyli wejście w. Czyli taka gwiezdna dusza wchodzi w ludzkie ciało, ale w pewnym momencie życia, nie od narodzin. Najczęściej w ciało nastoletnie albo już dorosłe, żeby móc już bardziej efektywnie działać, a niekoniecznie marnować, że tak to ujmę metaforycznie, marnować czas na dorastanie. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, ten proces wcielania się już w dorosłe ciało przebiega również na tym poziomie metafizycznym duszy, jak także przez technologię, którą możemy nazywać technologią zanurzenia, imersja. Jest to właśnie coś w rodzaju kapsuły, do której przedstawiciel jakiejś pozaziemskiej rasy może wejść. On tam, uproszczeniu mówiąc, ulega takiej hibernacji, ale poprzez odpowiednie dopasowanie częstotliwości jego świadomości do tego ciała awataru na Ziemi, ta świadomość jego jest transferowana po prostu do człowieka i ponownie jest stuprocentowo człowiekiem na Ziemi, nie ma gwiezdnej pamięci, podlega tym samym zasadom, co każdy. I tutaj przechodzimy do drugiego członu tego, co chciałem wam przedstawić, czyli właśnie Taige Tanie i Gosia Duszak. Ponieważ Gosia Duszak jest właśnie pozaziemskim człowiekiem, jest Taigetanką, która znajduje się właśnie w takiej imersji. Jej fizyczne ciało jako Taigetanki znajduje się w kapsule, natomiast jej świadomość weszła w ciało Gosi, no jak już Gosia była tak mniej więcej po 40 roku życia. Zdaję sobie jednak sprawę, że możliwe, że większość z was nie ma pojęcia, kim są Taigetanie. Może gdzieś tam nazwa się o ucho obiła. Zatem chcę wyjaśnić, że Taigetanie to jedna z ras ludzkich zamieszkujących Plejady, ponieważ Plejadianie to nie jest jedna rasa. My tak w uproszczeniu mówimy, to Plejadianie przylecieli przed Elingi z Plejadianami. Ale Plejady są domem dla wielu różnych ras, różnych cywilizacji. Niektóre są ludzkie, a niektóre w sensie o wyglądzie ludzkim, a niektóre kompletnie nie. Taigetanie akurat są ludźmi, tylko że ludźmi pozaziemskimi i od wieków utrzymywali różne relacje z Ziemią, różne ingerencje i najczęściej to, co mówimy pod łatką Plejadianie, najczęściej odnosi się akurat do Taigetan. Współcześnie, jeśli chodzi o naszą obecną historię, to możemy wspomnieć chociażby towarzystwo Vril, które infiltrowali od środka. Również było spotkanie z Eisenhowerem, jak i przypadek Billego Meyera. Wiem, że przypadek Billego Meyera wzbudza dużo emocji, wątpliwości, ale te pytania potwierdzają, że kontakt był do pewnego poziomu prawdziwy. Na początku był prawdziwy, potem zostało to przerwane, jak również channelingi z Barbarą Marciniak, gdzie Taigetanie twierdzą, że jedna z grup taigetańskich również się z nią kontaktowała i grupa Solatian. To są znowuż Plejadianie systemu gwiezdnego Plejon. Ale już minęła trochę ta era channelingów, ponieważ nasza technologia rozwinęła się do tego poziomu, że umożliwia oficjalny taki czysty kontakt bez tego, żeby przekazywać te informacje w sposób czysto energetyczny, ponieważ mając wglądy, odczyty, channelingi, to zawsze przechodzi przez filtr percepcyjny tego, kto to odbiera. To nie jest stuprocentowo czyste. Nie mogą z nami rozmawiać w sposób, który byłby zbyt inwazyjny, ale jak powiedziałem, nasza technologia, rozwój internetu umożliwia już im nawiązanie z nami relacji na naszym poziomie technologicznym w sposób czysty.
I w 2008 roku nie tylko oni, nie tylko Tajbetani, ale również kilka innych ras zaangażowało się w taki projekt Pierwszy Kontakt, który polegał na tym, że przedstawiciele wielu różnych cywilizacji wchodzili w nasz ziemski internet, nawiązując relacje z przypadkowymi ludźmi. Nie z żadnymi głowami rządów, politykami. Tego próbowali, to nie działa. Zwykli ludzie i badanie zainteresowania i gotowości zwykłych ludzi na ten kontakt. Nie byli to ludzie ze świata UFO, bo jak powiedziałem, przekrojowo, przypadkowo, na portalach randkowych, na jakichś czatach społecznościowych. No i jak łatwo się domyślać, nie zawsze byli tam ludzie zainteresowani takimi tematami, więc wnioski z tego projektu Pierwszy Kontakt nie były zachęcające, ale niedługo będzie ta druga faza takiego kontaktu, to już mogę zdradzić. I pewna kobieta z Francji miała właśnie ten kontakt z Tajbetanami. Następnie będąc na takim ufologicznym forum jak nasze, tylko że gdzieś tam w Barcelonie, poznała takiego Hiszpana Roberta, a ten Hiszpan Robert znał się właśnie z Polką Gosią Dusza, która akurat podróżowała po świecie, była wtedy z Hiszpanii, znała się z tym Robertem i również otrzymała ona od niego kontakt. Mówię o tym, ponieważ podkreślam, że tu nie chodzi o jednostki, tu nie chodzi, że ktoś jest wybrany. To był, nie chcę mówić może masowy, bo to nie szło może w tysiące jakieś grube, ale wielu ludzi z różnych rejonów świata miało kontakt. Również jeden gość, były inżynier NASA, Dale Harder. Gosia nie jest wybrańcem, jest tajgetańską kobietą właśnie w tej technologii zanurzenia i ona sama jest w kontakcie pisemnym przez czaty internetowy z Tajgetanami od grudnia 2017 roku i jest w kontakcie w zasadzie do teraz, chociaż z różną częstotliwością. Nieraz to były wielogodzinne rozmowy, nieraz było kilka miesięcy przerwy. Ale poza kontaktem pisemnym był również kontakt głosowy, jak również spotkanie kilkukrotne na ziemi z tajgetańską kobietą, ale nie tak jak sobie to wyobrażamy, że przylecieli gdzieś w lesie, potajemnie się spotkali. To była kobieta, która żyje na ziemi od kilku lat, mając ludzką tożsamość. Bo wiele pozaziemskich istot, w zasadzie ludzi pozaziemskich, o takim samym wyglądzie, ubranych w ziemskie ciuchy, może sobie spokojnie przebywać między nami, starając się zrozumieć nas od środka, nasze motywacje, jak reagujemy, co i dlaczego. I Gosia miała również taki kontakt. Podkreślam to, żeby było wiadomo, że to nie jest tylko kontakt czysto internetowy. Sama wiedza Tajgetan dotyczy wielu różnych tematów. Płynnie poruszają się od tematów metafizycznych, przez technologię, biologię, historię. I to nie są proste przekazy, ludzie, kochajcie się, miłość, światło, przylecimy, pomożemy, czy coś takiego. Chodzi mi o zobrazowanie tej skali, że tu mamy, można powiedzieć, materiał dowodowy. Od 2017 roku do teraz wielogodzinne rozmowy, tysiące stron tekstu, czatu, informacji, którymi się dzielą. I to nie są informacje, jak powiedziałem, błahe, kochajcie się, światełko, tylko to są bardzo precyzyjne, złożone informacje, w których wybrzmiewa taka mądrość. I każdego gorąco odsyłam do samodzielnego zapoznania się z tymi tematami, bo ja je badam od 2 lat. Na początku to brzmiało trochę zabawnie. Kosmici kontaktują się z nami przez internet. Brzmi słabo, ale kiedy w to wszedłem i tych filmów, Gosia prowadzi kanał Cosmic Agency, gdzie po angielsku i po hiszpańsku publikuje te swoje rozmowy, ale tylko fragmenty. Publikuje to, co jest, to, co może być istotne dla nas z poziomu wiedzy. Natomiast to dla niej jest kontakt prywatny. Ona już jest z nimi w przyjaźni. Tam jest dużo ich zwykłych ludzkich interakcji. My znamy tylko ten wycinek bardziej oficjalny, czyli konkretną wiedzę. I każdego zachęcam do zapoznania się z tą wiedzą, bo uważam, że to jest jakby najmocniejszy dowód w tej sprawie. Nawet nie to, że to jest kontakt na innych zasadach, że było jakieś spotkanie, że kontakt głosowy. Nie. Wiedza sama w sobie i informacje. Bo one są niesamowite, są czyste, są precyzyjne i jestem pewien, że jeżeli ktoś zapozna tych filmów jest 600, 700, więc nie wystarczy oglądnąć 2-3. Prosiłbym o zapoznanie się na przykład z 100, może nawet więcej i to dopiero pozwala na wyciągnięcie swoich wniosków, na zrozumienie
czym ta sprawa w zasadzie jest. I uważam, że wtedy wniosek będzie jednoznaczny. Zapewne macie wiele pytań, zapewne jest wiele wątpliwości w tej sprawie. Ja bardzo chętnie o tym wszystkim jestem w stanie porozmawiać, jeżeli gdzieś mnie złapiecie, bo często spotykam się z różnymi właśnie pytaniami, ktoś tam widzi jakąś niespójność, ale wszystko to znika, jeżeli po prostu zgromadzimy odpowiedni fundament wiedzy w sobie. Ciężko o rzetelną opinię w danym temacie, jeżeli ten temat nie jest przez nas zbadany. Więc gorąco każdego zachęcam do posiadania własnej opinii, ale wyrobionej na podstawie własnych doświadczeń, własnego zrozumienia, które zrodzi się dopiero wtedy, kiedy zapoznamy się z większym wycinkiem wiedzy. Bo oglądnięcie dwóch, trzech filmików to będzie troszeczkę za mało. Myślę, że na koniec mogę także jeszcze wspomnieć, że nie ma tutaj żadnej działalności komercyjnej. Wiem, że wielu ludzi pisze jakieś już książki, prowadzi jakieś płatne webinary, spotkania. Nic takiego tutaj nie ma miejsca. Gosia nie napisała żadnej książki, żadnych wykładów również nie prowadzi. Ma tylko swój kanał na YouTubie, na którym dzieli się tymi rozmowami, ale jak ktoś chce je poczytać, może również czytać transkrypcję bezpośrednio, samodzielnie. Ja będę kończył. Starałem się to przyspieszyć maksymalnie, ponieważ teraz wysłuchamy 43-minutowego filmu, który nagrał Janusz z Gosią Duszak. Był to nasz drugi wywiad. Pierwszy jest już oficjalnie dostępny w internecie, a ten będzie premierowy. Przyjemnością tutaj jest teraz na UFO Forum Międzynarodowym dzisiaj pokazuję Wam materiał specjalnie przygotowany i nagrany zgodnie z programem naszego eventu. Gosia Duszak oraz Darek, osoby związane z programem, z projektem TAIGETA. Już u nas audycja i spotkanie z Gosią było. Bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj w tej części pierwszej głos ma przede wszystkim Gosia, bo wiemy, że Darek jest tutaj na tej sali. Mam nadzieję, że to się wszystko sprawdzi, bo nagrywam przed konferencją i ma osobno osoba wystąpienia i cieszymy się, bo też dzięki Darkowi dowiedziałem się od Gosi. Witaj Gosiu, witaj Darku. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, Janusz. I dzięki Darek za współpracę tutaj w tej rozmowie. I także dzień dobry dla wszystkich widzów, którzy nas oglądają w różnych miejscach. Na sali przy okazji, bo to jest specjalne nagranie dla nas. Okej. Premierowe. Okej, więc witam wszystkich na sali, którzy nas tu oglądają na UFO Forum. Dziękuję za ten czas, który był mi dany, żeby podzielić się moim doświadczeniem i naszymi informacjami. Gościu, jeszcze przywitanie od Darka, bardzo proszę. Prawdopodobnie stoję gdzieś obok, ale i tak się z Wami wszystkimi przywitam i naprawdę cieszę się, że mogę tu być. Słuchaj, jest taka oczywiście prośba, ponieważ nie może wszyscy oglądali może programy u Was, czy też u mnie wywiad z Tobą. Kilka zdań o sobie takich autoprezentacyjnych, Gosiu, bo przychodzisz z tematem absolutnie szokującym, rewolucyjnym, tematem, który budzi olbrzymie kontrowersje i olbrzymie nadzieje jednocześnie. Dziękuję bardzo. No jak tak mówisz, że jest temat szokujący, dla mnie, tak prawdę powiedziawszy, osobiście, ja już w tym siedzę 6 lat i tylko właściwie siedzę w tym i w niczym innym. No i nasza jakby społeczność w świecie hiszpańskim i w świecie angielskim jest już bardzo szeroka i właściwie to nie wiem, co tak dokładnie się dzieje poza tą społecznością, więc dla mnie to jest wszystko bardzo normalne i oczywiste chleb powszedni. Ale rozumiem, że dla wielu osób nowych jest to być może coś zaskakującego i szokującego, więc postaram się tak mniej więcej wyjaśnić. Ja jestem osobiście z Polski, z Elbląga. Wyjechałam, jak miałam 22 lata. Czułam zawsze, że była jakaś tam misja w świecie, która na mnie oczekuje, jak większość właściwie z nas, gwiezdnych naszym czy niegwiezdnych naszym, zawsze czujemy, że jest coś w nas.
Tak przy okazji, jeżeli się jąkam, dlatego że nie mam kontaktu z językiem polskim, więc proszę trochę cierpliwości. No więc w wielkim, wielkim skrócie mieszkałam w różnych punktach na świecie i zawsze interesowałam się duchowością, od tego wyszłam, od tego zaczęłam. No a później tak w latach 20. zaczęłam się interesować sprawami bardziej ufologicznymi, kosmicznymi i tak dalej. Od razu jakby była na to otwarta. Nigdy nie miałam takiego etapu, że musiałam przejść jakby przez jakiś szok, żeby to zaakceptować. Od razu wiedziałam, że tak jest, no, że są istoty pozaziemskie, że nie jesteśmy sami. Było to dla mnie bardzo naturalne. Przechodząc dalej już w ten kontakt, o którym opowiem, w roku 2017 zaczął się nasz kontakt, nasz to ja i Robert osobiście, z grupą, która nazywa się, bo są to Tajgetańczycy z Plejad. Jest bardzo ważne, że to są Plejadianie, ale to są Tajgetańczycy. No powiedz, bo siedzimy na UFO Forum, jest dużo osób zna temat, więc dopytywałbym takie detale, które dla ludzi tutaj na sali mogą być ważne. Czyli kto to jest ten Robert? Mamy wszyscy muszą też. Okej. Robert to jest Hiszpan. Ja mieszkałam poprzednio w Hiszpanii, teraz jestem w Finlandii, ale 9 lat mieszkałam w Hiszpanii i Robert to był mój kolega, z którym razem zjawiliśmy się na kongresie ufologicznym w Barcelonie, bo to nas bardzo interesowało. I tam Robert poznał pewną panią, starszą panią, która w tym momencie, w tym okresie akurat miała też kontakt z tymi Tajgetańczykami. Nie jako jedna, podkreślę, bo kontaktowali się z bardzo dużą liczbą osób na Ziemi. To był taki ich plan i taki program, żeby po prostu no, wejść w kontakt z ludźmi. Taki eksperyment, można powiedzieć. No i ona w tym czasie, ta starsza pani, miała ten kontakt, podzieliła się z tym kontaktem z Robertem, a Robert kilka tygodni później podzielił się tym kontaktem ze mną. Czyli ja zaczęłam też rozmawiać z tą grupą Tajgetan w orbicie Ziemi. Porozmawiajmy teraz o tej całej technologii rozmowy, bo tu jakby sceptycy w tej kwestii, znaczy szokujące jest może to, że dochodzi, bo w historii ufologii mieliśmy przecież tysiące przykładów utrzymywania przez ludzi kontaktu z jakimiś istotami pozaziemskimi czy poza naszego świata. Oczywiście trudno to było do sprawdzenia, no ale takie informacje szły w świat w różnej formie. Tutaj po raz pierwszy na taką skalę widzimy sytuację, że oto, co zbudziło oczywiście olbrzymie wątpliwości, ale to wynika też z przyzwyczajeń, z pewnych schematów według mnie, że jeżeli się kosmici, co mają kontaktować z ludźmi, to nie mogą przez internet, to tak teraz ja zadaję pytanie właśnie, co wzbudza u ludzi i badaczy pewien rodzaj dystansu. Powiedz mi, jak to technicznie wyglądało? Okej. Ten dystans też może wychodzić z tego, że od samego początku wychodzimy z założenia, że to są kosmici. Nawet zastosowanie tego słowa, moim zdaniem, nie jest tak dokładnie poprawne, ponieważ jeżeli przeniesiemy się z tego słowa kosmici, ufoludnek, czyli jakieś istoty gwiezdne, pozaziemskie, na termin człowiek pozaziemski, to będzie to bardziej naturalne i zrozumiałe, że dlaczego by nie mogli używać normalnego internetu, normalnych komputerów, które mamy na Ziemi, oprócz swoich oczywiście bardzo skomplikowanych holograficznych. Więc dlaczego by nie mogli używać naszej technologii, żeby komunikować się bardziej dokładnie z ludźmi? I tak to robią. Chcę powiedzieć, że nie są to oni pierwszą rasą, która to robi, tylko to tak się jakby stało na taką właśnie skalę. Medialną, tak? Na taką medialną, ale czemu? Dlatego, że po prostu my, Robert i ja głównie, chociaż też jest parę innych osób, to tak bardzo nagłośniliśmy. Dlatego, że oni byli w kontakcie i nadal są tu i tam z wieloma osobami, ale po prostu ja i Robert uważaliśmy, że to jest to. Są inne osoby. Czy te osoby są wam znane, którymi oni uczyli? Niektóre są, niektóre nie są, ale to jest teraz już bardzo mało tych osób. Na początku było ich dużo, teraz już mniej, ponieważ wycofali się z tego programu i wycofali się z kontaktu z ludźmi. Teraz zajmują się innymi sprawami. No i ja jeszcze i Rob zostaliśmy. I co chcę powiedzieć? My po prostu Robert i ja, my to nagłośniliśmy, dlatego że uważaliśmy, że to jest tak bardzo ciekawe i ważne, że ja po prostu stwierdziłam, że ja chcę się i muszę tym się podzielić. To nie jest coś dla mnie, że to będzie strata takiej wiedzy, jeżeli to tylko zostanie dla mnie. Więc zaczęliśmy się dzielić na naszych kanałach YouTube. Ja mam kanał po hiszpańsku, Agencja Kosmika.
i po angielsku Cosmic Agency, gdzie zaczęłam robić filmy, które są słowo w słowo dokładnie jak to wszystko było powiedziane przez nich. To są nasze rozmowy, ale także główne jakieś ogólne bardziej artykuły, którymi się zajmowali, które pisali w tym momencie z Waru. To była jedna z naszych głównych osób, z którymi się kontaktowaliśmy. Nazywała się Zwaru, z Ery. I zaczęło się to tak właśnie, że zaczęliśmy się dzielić na naszych kanałach na wszystkie przeróżne tematy. Te rozmowy i te informacje zaczęły się rozwijać. Przepraszam, ale też na pewno będzie pytanie zawsze podstawowe. Skąd, jak w długim czasie, nie wiem, nie masz pewność, że nie jest to jakieś, powiedzmy, no bo przecież nie widziałaś tych osób, może miałeś jakieś pośrednie rzeczy, jak tam słyszałem, o tym pewne były wątki, ale skąd ta pewność, że korespondujesz z kimś przez internet, kto po prostu może być kompletnie kimś innym? Czy jakoś przekazu, znaczy pytanie jest takie, jakość tych przekazów po prostu cię przekonała, jakieś inne pośrednie wątki, czy pojawiło się podejrzenie, bo o sztucznej inteligencji rozmawiamy tak otwarcie dopiero od niedawna. Ona już się funkcjonuje dużo dłużej, 17 lat na pewno to już jest coś, co w tych niewidocznych dla nas strukturach technologii, prawda, i władzy tam na pewno to jest. Więc czy tutaj nie zbudziło to w tobie, osobno będziemy się pytać, to już na konferencji tutaj Darka, czy nie zbudziło to w tobie jakiś obaw? Okej. Okay. Zacznijmy może jeszcze od tego faktu, że to jest przez internet, bo na pewno też są pytania, czemu przez internet i jak to przez internet. To jest tak, że oni są ograniczeni przez federację, która istnieje jak najbardziej, to inny temat, możemy w to wejść, Federację Galaktyczną, pewnymi przepisami kosmicznymi. I jednym z tych przepisów jest to, że nie mogą opierać się, czy kontaktować, czy wprowadzać w rozwijającą się kulturę jakiejkolwiek planety, nie mogą się dzielić technologią, która nie jest w tym momencie dostępna dla cywilizacji. Czyli co jest w tym momencie? Mamy internet, jest to coś bardzo dostępnego dla nas. Więc oni przeszli przez channelingi, bo na początku kontaktowali się też przez channelingi, które też to jest czymś prawdziwym. A bardzo znane niektóre z nich. Tak, oczywiście, to jest czymś prawdziwym. Istnieją prawdziwe i autentyczne channelingi z różnymi rasami, ale oni przeszli przez to, dlatego że te różne channelingi też to jest bardzo ryzyko, dlatego że, i to też jest inny temat, wokół naszej Ziemi jest bardzo duże i bardzo dużo rozwinięte i wszelakie pole astralne. I w tym polu astralnym jest bardzo duża masa przeróżnych istot astralnych, demonów nawet, to też jest całkowicie inny temat. No, potrzeba związku zrezygnowana, ale tutaj to tak. Ten czas, który mamy, chcę do końca wysycić, bo ja to rozumiem, ale powiedziałeś ważną rzecz, że są dyrektywy, szczególnie ta dyrektywa, która z kolei, pierwsza jest nieingerencja, ale przecież jesteśmy pewni, mówię tu o badaczach UFO w większości, że pewne grupy pozaziemskie posunęły się bardzo daleko w transfer technologii do naszego ziemskiego świata. Ostatnie słowa Grasza, który potwierdza stosowanie inżynierii wstecznej i fakt, że mamy pozaziemskie pojazdy i nie tylko dlatego, że są katastrofy, ale też wiemy o tym, że zostało nam w jakimś sensie przekazane. Technologia od dłuższego czasu jest nam również świadomie przekazywana przez pewne grupy, więc to prawo zostało przez jakieś... Oczywiście, że tak. I tutaj właśnie wchodzimy całkowicie w inny temat, w kontrowersyjną naturę samej federacji i bardzo hipokrytycznej federacji. Bo właśnie o to chodzi, że oni mają pakty i różnego rodzaju umowy z różnymi grupami na Ziemi, z tymi bardziej ciemnymi grupami na Ziemi, którym właśnie przekazują różnego typu technologie i tak dalej dla innych swoich ciemnych celów. A z drugiej strony mają właśnie takie niby zasady nieingerencji. To jest całkowicie inny temat, który teraz nie chcę wyjść, bo to będzie osobna historia. Znamy go z Ziemi.
jak działa CED, jakie jest prawo, jak po cichu robi się rzeczy, których nie wolno robić. Tak, właśnie. I na to akurat idealnie pasuje do ziemskiego doświadczenia. Tak, bo to jest odzwierciedlenie. To, co dzieje się na Ziemi, dzieje się na Federacji. To jest jedno i to samo, tak właściwie. Tylko na wielkie, na większe skali. Okej, więc tak tylko chcę powiedzieć jeszcze, że przez internet kontakt jest bardziej wiarygodny, w tym sensie, że ja niczego nie dodaję od siebie. To nie jest channeling, gdzie ja gdzieś tam coś czuję, czy coś odczytywam z pola eterycznego, tylko to są dokładnie rozmowy na słowo, słowo, to co było powiedziane. Ja niczego nie przekręcam, nie dodaję od siebie, mogę się nawet nie zgadzać z czymś, okej, gdzieś tu i tam, właściwie to się z wszystkim zgadzam, albo tak mówię, tak to może powiedzieć. Wszystko jest na moich, na naszej stronie zwaru.org, transkrypty, słowo w słowo, jak było powiedziane przez nich, na wszystkie możliwe tematy, duchowość, metafizyka, gwiezdna nawigacja, jak działają dokładnie UFO, wolna energia, genetyka, biologia, historia, tematy współczesne. To teraz wysypam pytanie, w jakim zakresie ta wiedza, tylko częściowo to możesz zapoznać, ale w jakim zakresie ta wiedza, którą przekazują w tych obszarach, które teraz mówisz, ona wykracza poza wiedzę, jaką mamy na Ziemi, a jaka ewentualnie, wiesz, przekracza ten pułap? Tym bardziej, że no, zadeklarowałaś, że w zasadzie oni nie powinni przekazywać informacji, które wykraczają poza sam naszej wiedzy, więc w zasadzie to z czym mamy do czynienia, kiedy na te się oni wypowiadają? Rozumiesz, pewien rodzaj konwersji wiedzy, którą my mamy, czy też dają coś więcej? Dają więcej, dlatego są bardzo nielubiani przez Federację. Tam ogólnie to jest rasa bardzo buntownicza i jest wiele punktów spornych z Federacją. I bardzo jest nielubiana, tak mniej więcej, przez Federację, właśnie między innymi dlatego, że bardzo lubią dużo robić wbrew zasadom. Niektórych zasad muszą się jeszcze trzymać, no bo tak musi być. Ale na przykład, jeżeli chodzi o tematy, bardzo dużo wykraczają poza to, co się Federacji podoba. Na przykład było powiedziane dużo na temat Saturna, planety, którym jest siedzibą Federacji na wyższym poziomie i to też ma coś wspólnego z ciemnymi tutaj z organizacjami na Ziemi i grupami negatywnymi, rasami negatywnymi. I to było to coś, co nawet w tym momencie, kiedy my się tym dzieliliśmy, oni dostali pewne ostrzeżenie kilka lat temu od Federacji, żeby o tym nie mówić. I w tym momencie my o tym nie mówiliśmy, ale to opublikowaliśmy kilka lat później. Więc to jest bardzo dużo możliwości. Tak, ja powiem wam szczerze, że tak przedłużymy troszkę to nagranie na UFO Forum, bo ono ma bardzo duże znaczenie, może nawet do 10 minut, w stosunku do tego, co jest pomijane w programie. Tylko ponieważ ta sztuczna inteligencja jest pewnym podejrzeniem, które trzyma się w wielu głowach ludzi, którzy po prostu patrzą na to poważnie, ale z dystansem, każdy chce dotrzeć do prawdy. I to nam mocno wisi. Czy czasami ten dialog od 2017 roku z tą grupą ludzi nie jest prowadzony przez sztuczną inteligencję? Nie mówię to GPT-4, prawda, w tej wersji, która w internecie jest dostępna, tylko z bardziej zaawansowanego poziomu, którego jakby my nawet nie widzimy. Czemu? Więc wejdźmy w ten temat. Ten temat teraz jest bardzo modny i wszystko zawsze się teraz jakby podsuwa pod sztuczną inteligencję. I oni wiedzą o tym, że to jest ryzyko, że tak ludzie będą myśleli, no ale po prostu nie mogą z tym, nie mogą jakby nic na to poradzić. Ludzie muszą sami zdecydować, analizując informacje, analizując tematykę. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, skąd ja wiedziałam, że to nie jest i skąd wiem, że to nie jest inteligencja sztuczna. Z wielu powodów. Jednym z najważniejszych powodów po prostu jest bardzo osobisty. Za dużo w tym wszystkim jest emocji i dramatów osobistych. Za dużo jest relacji personalnych. To, z czym się dzielę na moim kanale i na stronie internetowej, to są takie może informacje, rozmowy, które ja publikuję. Ale później jest taki inny poziom tych naszych relacji z nimi. I to są relacje bardzo osobiste. Jest dużo emocji. Nam opowiadają o swoim życiu prywatnym, o związkach, które mają na statku, o swoich problemach, o tym, jak się czują każdego dnia. Jak na przykład jadą gdzieś, jak pilotują statek, bo jest wśród nich dużo pilotów i mają różno dużych misji wokół Ziemi, które mają za zadanie, no mają różne misje.
I one na przykład opowiadają o tym, jak lubią pilotować samolot i o tym, jak na przykład zamiast używać automatycznej nawigacji, jak bardzo lubią po prostu manualnie używać tego systemu, tego statku, żeby po prostu czuć to uczucie jazdy i tym statkiem. Czyli po prostu jest bardzo dużo w tym emocji i to czuć i to widać. I każdy z nich jest inną osobowością, każdy ma inne problemy, nawet czasami się nie zgadzają ze sobą tu i tam. Za dużo jest w tym dramatu. Dobrze, bardzo to dociera do nas, ten argument, tylko tak. Okay. O tych dramatach dowiadujecie się w formie pisemnej, więc jakby to powiedzieć, to jednak nie to samo, co na przykład rozmawiać bezpośrednio z jakąś osobą. Pewnie, że bolałaby bezpośrednio, ale dodam jeszcze, że nie tylko przez pisemnie. Kilka razy było tak, że mieliśmy kontakt przez audio z jednym właśnie z pilotów. Czyli słyszeliśmy mężczyznę, jednego z nich, nazywa się Dor Kalel, który właśnie podczas jednej ze swoich misji był w stanie jakoś połączyć się z nami przez audio, ponieważ normalnie nie mogą, ponieważ muszą, ich połączenie jest tylko zlimitowane, ograniczone do właśnie formy pisemnej, że głos nie przechodzi. Ale on jakoś tam w jednej z swoich misji koło Ziemi mógł się połączyć i słyszeliśmy jego głos. I to było kilka razy. I też z Jaski raz się połączyliśmy przez... Jaski to jest też inna postać z Tajgety, znaczy ze statku. I też powiem, że raz mieliśmy kontakt fizyczny z jednym z nich. To była kobieta, ale dużo o tym nie mogę powiedzieć, bo to jest właściwie coś, co jest bardzo prywatne. I nawet dowiedzieliśmy się o tym jakby tak wbrew niej samej. To jest też inna historia. A ten kontakt z tą kobietą, ja tylko tak na skróty, bo słyszałem już o tym, tylko w jakim zakresie ty to odczułaś, nawet gdyby to było już po tym spotkaniu, bo to było na jakiejś konferencji ufologicznej, ta kobieta gdzieś tam siedziała, w jaki sposób mogło dojść do interakcji, tak ja rozumiem, i ty to pamiętasz, i dlaczego uważasz, ta osoba mogła mieć pozaziemski, na który się status, mimo że musiałaby dodać podać do nas, no bo tak to wiadomo, bo nie mogę tam być. Tak? To było na początku coś bardzo instynktownego. Bardzo instynktownego, ona po prostu nie pasowała w grupie, wyróżniała się bardzo swoją prezencją, swoją osobowością, była bardzo cicha na początku, ale no już czymś się wyróżniała, jak miała po prostu inną energię. I ja pamiętam, że ja chciałam bardzo z nią porozmawiać i zaczęliśmy rozmawiać i tak to się zaczęło i później kilka razy się spotykaliśmy i pamiętam, że była bardzo enigmatyczna, czyli w tym sensie, że na przykład powiedziałaby coś, co dałoby ci na myśli, że nie jest stąd, a później jakby się z tego wycofywała. Bardzo taka tajemnicza, jakby tak specjalnie to robiła, żeby ci dać do myślenia. I grała swoim umysłem. Takie gierki mentalne, to po prostu dało ci poczuć, że ona wie naprawdę coś na ten temat więcej od siebie. Na przykład... Ona jest powiązana, dobrze, to przyjmujemy, bo twoje subiektywne twoje odczucie tu jest ważne i powiedzmy warte, powiedzmy, akceptacji, bo dlaczego miałabyś tutaj, inaczej tego nie przychodzi, to może dlaczego ta osoba jest powiązana, ma być powiązana z projektem Tajgery, czy z tym tak? Aha, no więc to było tak, że nie wiem jak to, ile to w szczegółach mogę wejść, ale było tak, że ja po prostu już czułam i wiedziałam, nie tylko ja, Robert też i Dale też, że tutaj coś tu jest więcej i zaczęłam naciskać na nich z góry, żeby mi powiedzieli prawdę, kim ona jest naprawdę. I bo ona sama nie chciała się wyjawić, ponieważ też jest ograniczona pewnymi regulaminami, ponieważ te osoby spoza ziemi, które nazywają się step down z angielskiego, oni są ograniczeni protokołami federacji, czyli jeden z tych regulaminów mówi, że nie mogą wyjawiać swojej tożsamości. Tych instrukcji, a poza tym powiem szczerze tak już na luzie, że no, to nie jest bezpieczne powiedzieć nawet na konferencji ufologicznej, że jeśli istotę pozaziemską, bo część uzna taką nie jest za może stukniętą, a druga nie, nie część można. Wierzy,
i zacznie zachowywać się w sposób, który może być nawet niebezpieczny dla takiej osoby. Sprawdzanie, upewnianie się, szczypanie na przykład, czy to... Znaczy ja rozumiem tą instrukcję, bo sam bym taką wprowadził na pewnym etapie oczywiście realizacji kontaktu z ziemianami. To jest jakby, to okej, to nie w tym miejscu będzie problem. Rozumiemy, że ten kontakt fizyczny był dla ciebie ważny i te powiązanie jeszcze z Tajgetą, gdyby dokończyć, bo co to jest powiązane, jak to jest Tajgetą? No ona jest jedno z nich. Czyli po prostu później nam potwierdzili, że ona jest jedną z nich. Też długo im to trwało, zajęło około roku. Ale na przykład też takie gierki mentalne ze mną robili, na przykład powiedzieli: okej, ale powiedz jej, że zostawiła bałagan w swoim pokoju, że ma to wyczyścić, kiedy wróci. A ja mówię: co ty mówisz? No to ona jest jednym kimś z was, czy nie? A oni, ja nic nie mówię. Czyli takie cały czas były takie tak albo nie, ale w końcu potwierdzili, że jest jednym z nich. No i nie tylko ona, nie tylko z tej rasy, z Tajgeta, na Ziemi jest cała masa tych step-downów. To jest czymś bardzo naturalnym, jest więcej nich wśród nas, niż nam się wydaje. I nawet teraz powiem dla UFO Forum, na pewno ktoś między wami jest, kto nie jest stąd. O, brawo! Szukać. Instrukcja obowiązuje, więc uśmiechnie się ta osoba. Bardzo dziękuję za ten taki właśnie troszkę żart, bo trzeba też troszeczkę takiego właśnie luzu do tego, chociaż to są absolutnie poważne sprawy. No to może, żeby dokończyć wątek, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Wymieniłaś kilka rzeczy, chcąc zdyskwalifikować tą, powiedzmy, hipotezę, że to jest przywiedzać. Coś jakieś może inne powody? Inne są, tak. Przede wszystkim oni bardzo ostrzegają przed sztuczną inteligencją. Oni bardzo dużo o tym mówią. Na samym początku, już kilka lat temu, 5 lat temu, Zwaru z Ery dokładnie opisywała zagrożenie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. I teraz, nie wszystkie sztuczne inteligencje są złe i oni też opisują wszystkie rodzaje tych sztucznych inteligencji. Na moim kanale są filmy, które opisują sztuczną inteligencję, która jest pozytywna, bo jest pozytywna, jeżeli jest wyprodukowana i skreowana przez pozytywną rasę, bo ona zawsze będzie odzwierciedleniem kreatorów. Czyli na przykład ich statki to też są operowane przez sztuczną inteligencję i można się z nimi komunikować i rozmawiać i tak dalej, mają z nią kontakt, ale to jest sztuczna inteligencja, która jest bardzo pozytywna. I później jest też inna, która jest bardzo inwazyjna i to już się łączy z transhumanizmem, która już jest samoświadoma, nie ma programistów i operuje przez taki kolektywny umysł, jak w ULU, przez chip. A też może dostać się w różne rasy, na przykład na Ziemi teraz jest tego zagrożenie. Na przykład opowiadali nam o tym, że jednym z celów chemtrailów, jak się mówi to po polsku, chemtrailów, jest w nich zawarta nanotechnologia, która ma za zadanie, jednym z tych celów jest połączyć z tą sztuczną inteligencją. I ma to też związek ze szczypawkami, zmianami w naszym DNA, i tak dalej, więc oni wszystko o tym nam mówią i ostrzegają przed tym. To ja tutaj przyjmuję ten argument z tym ostrzeganiem, ale w tym znaczy to, bo wiem, co my w TV robiliśmy przed laty, jeszcze jak też Ewa Pawela pilnowała szczególnie tego tematu, to te powiązania, te tematy były u nas w takim normalnym ziemskim języku omawiane, było dokładnie mówione i o chemtrails, i o szczepionkach, oczywiście, i o chipach, i nanochipach w organizmach. I więc to w zasadzie też jest wiedza ziemska, żeby była jasność. To nie tylko to, że to wiele lat temu oni ci powiedzieli, że oni już mówili o tej sztucznej inteligencji, ostrzegali, bo 5-6 lat temu o sztucznej inteligencji w normalnym takim dyskursie publicznym na świecie w Polsce dużo się nie mówiło. 5-6 lat temu. I to według mnie to się zaczęło 3-4 lata temu, kiedy ten temat narasta, a teraz rok 2-3 dopiero naprawdę ekspandował, nagle wszyscy są mądrzy, wszyscy dużo wiedzą, od razu dyskusje panowie i każdy krzyczy, że sztuczna inteligencja jest niebezpieczna. No, oczywiście, tak jak też uważam, że jest taka i taka. To jest ten kolejny element, że oni ostrzegali już dawno, że to tak jest i mają wiedzę. Tylko cały czas mam ten problem, bo cały czas mam do czynienia z wiedzą, która jednak jest na Ziemi. Tak jak tutaj ci teraz powiedziałem, mówię, te foto przerabialiśmy już kilka lat temu. Jak była COVID-19 szczególnie. I dlatego ciągle szukam tych elementów wiedzy pozaziemskiej, które
znalazły się w tych powiedzmy informacjach. Na pewno bardzo ciekawi, chociaż to też nie jest jakieś takie dla nas zaskoczenie, kiedy jest mowa o technologiach i o możliwości po prostu podróżowania, kiedy to jest kapitalnie powiedziane, że po prostu przestrajają jakby cały pakiet częstotliwości w miejscach, w którym są i kim są, czy co to jest, czy to jest metal, czy to jest oczywiście organizm, i przekodowują to na inną częstotliwość i przenoszą się do innego punktu czasoprzestrzeni, tak, czy w tej, czy w innej. Tak. Ta idea podróżowania we wszechświecie czy między wymiarami jest według mnie absolutnie ciekawa, absolutnie już dla mnie mądra, głęboka i zapewne prawdziwa. Natomiast czy są jakieś jeszcze inne rzeczy, które naprawdę były dla nas zaskoczeniem, że one jakby nie pochodzą z Ziemi? No, na pewno opis statku kosmicznego, tak? No bo to już ewidentnie tego sobie, ale to też można wymyśleć. Nie no, jest bardzo tego dużo. Okay. To, co słyszycie teraz ode mnie w ciągu 15 minut, to ja właściwie nie przekazuję nawet 1% tego, co jest w naszych transkrypcjach. I nawet Darek, mimo tego, że robi dużo roboty, nie ma tego wszystkiego na swoim kanale. Na przykład nie ogląda właśnie serial, jak się mówi, series, o której nie ma. To jest właśnie na temat tej nawigacji gwiezdnej, która jest bardzo super techniczna i wyjaśnione jest dokładnie, jak oni się przemieszczają, jakie są te statki, te wszystkie motory i tak dalej, jak podróżują w czasie, jest dokładnie opisane, jak robią nawigację przez różne mapy, frekwencji i tak dalej. Jest to wszystko dokładnie opisane. To, co ja mówię, to jest bardzo, bardzo, bardzo ogólne. Rozumiem. Ale to takie jeszcze inne pytanie, bo to wszystko jest bardzo gęste i bardzo ważne, a mianowicie czy, bo skoro to jest język angielski i język hiszpański, w Polsce to się no, dużo osób dużo zna, ale to też nie jest tak, że wszystko leci i wcale tak nie jest, że to przenika. Pytanie, czy na Zachodzie pojawiły się sytuacje, w której ludzie kompetentni w jakiejś tym branży, z fizyki, wiesz, może z jakichś materiałów, z technologii, z nawigacji, że udało się gdzieś po prostu tą wiedzę, którą przekazujesz, w jakimś sensie mechanicznie, no bo to jest, oni coś napisali, ty to po prostu układasz, tak, i potem to leci dalej, tak, do ludzi. Mm. Czy ktoś się do tego odnosił? Czy macie jakieś przypadki, że ktoś się zainteresował i był zdziwiony, o kurczę, ciekawe, bo ja się tym zajmuję i coś jest na rzeczy. Czy były takie szanse, czy to jeszcze za wcześnie? Są. Jedną z tych osób to właśnie był Dale Harder, który był inżynierem, który pracował w NASA i bardzo doświadczył zaskoczenia i smutku, jak właśnie się dowiedział, możemy w to wejść, że nie byliśmy na Księżycu. Wiemy tak elastycznie, bardzo cię proszę. Więc on bardzo, bardzo, to, bardzo tak się odnosił do wszystkiego. I tylko, że w jego przypadku to było to naturalne, dlatego że on od dawna już czuł i wiedział, że sam jest z Taygety. I nawet to oficjalnie już mówił, czyli był jest naukowcem i jest inżynierem i tak dalej, ale od wielu lat też już mówił na ten temat, że jest z Taygety, czyli to po prostu on to czuł, już wiedział sam w sobie, że to jest prawdziwe. Jeżeli chodzi o inne osoby, są takie osoby, tylko że ja... Dobra, to nie wystarczy, bo mamy ten limitowany czas. Okay. Zatrzymajmy się przy Harderze, bo to jest brama do tematu właśnie podróży, podboju kosmosu, tak zwanym językiem mówię tutaj tutejszym, bo tak nazywamy te nasze osiągnięcia, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu na razie wokół Ziemi czy w Układzie Słonecznym. Harder przeżył, rozumiem, pewien szok, ponieważ mimo, że tam gdzieś czuł, że coś jest nie tak, to jego rozczarowanie i smutek polegało na tym, że on jednak w tej pamięci wierzącej miał głębokie przekonanie, że to, co robi w NASA i co to NASA robi, czy tam inne agencje, i co mówi, to jest prawda. A tu się okazuje, wedle przekazów Taygeta, że to prawdą nie jest. To jest bardzo dyskusyjne, ponieważ co, gdybyś to zakonstruował, co w zasadzie udało się, co usłyszeliście, czy tam zostało napisane tak precyzyjnie, że jest kłamstwem, jeśli chodzi o to, co nam mówią o naszym tak zwanym podboju kosmosu. Tak wiesz, tak na spokojnie, nie wiem, jak tyle tych jest przekazów, tam są setki już tych nagrań, tak setki. Mm. To też nawet sam musisz pamiętać i czy ktoś to studiuje, no to są, to się zdaje. Czasami to przecież wręcz no, musisz automatycznie czasami wziąć, przecież ty nie studiujesz, czy to jest prawda, czy też nie, tylko musisz przekazać tak, jak to poszło do ciebie, tak? Ja przekazuję, tak, ale ja mam bardzo dużo też pytań dla nich, zawsze. Więc to nie jest tak, że ja tylko siedzę i słucham i przekazuję. Ja zawsze mam dociekliwe pytania, Darek to może potwierdzić, tak? Więc zawsze chcę docierać i zawsze się pytam trzy razy to samo, żeby dokładnie zrozumieć z wszystkich stron.
nawet na początku trochę ich to nawet, mogę powiedzieć, denerwowało, może troszkę, dlatego że to może tak czuli, że ja ich kwestionuję za bardzo aż tak i mi się nie chciało jakby tak przekonywać, a to nie chodziło o to, że ja kwestionowałam, ja po prostu chciałam dociec do, naprawdę do sedna i do, no i do źródła tej informacji z każdej możliwej strony, ja taki mam umysł. Więc ja nie, to nie było tak, że ja po prostu siedzę i ja przepisuję te informacje i nie zastanawiam się nad tematem. Okej, to tak tylko powiedzieć. Jeżeli chodzi o księżyc, to musimy zrozumieć, że oni nam tłumaczą tak, że są dwie warstwy nauki i technologii na Ziemi. Są dwie warstwy, są dwa kręgi nauki, a nawet więcej, ale powiedzmy, że są dwa. Jeden jest taki bardzo oficjalny krok, czyli to jest to, co jest oficjalnie podane ludziom, niby że mamy jakąś ewolucję technologii, to jest taka iluzja, ponieważ kabała i te wszystkie kręgi bardziej tajemnicze mają o wiele bardziej rozwiniętą technologię, tylko po prostu dają im po ludziom trochę, po trochu. Czyli to jest taka warstwa bardziej ogólna tej nauki, okej? Okay? I później mamy tę drugą warstwę, to bardziej wtajemniczoną, gdzie właśnie już jest kontakt z federacją. Powiedziała, że o te technologie, które są nam użyczane i to nie przez te najbardziej... Tak, jadne. Pozytywne. Czy może to są rasy pozytywne? Niektóre, ale też te pakty są trochę takie bardzo... Pakty z ludźmi. I agendy i interesy tam są bardzo podejrzane i ciemne. Okej. Więc jeżeli chodzi o ten poziom nauki numer jeden, czyli ten bardziej ogólny, technologią, jaką mamy tu na Ziemi oficjalnie, właśnie przez NASA, na tym poziomie technologii nie jesteśmy w stanie wyjechać poza Ziemię. Tak to nam wyjaśnili. Czyli na tym poziomie nie byliśmy na Księżycu. Jest to niemożliwe technicznie. I mamy wyjaśnione dokładnie na filmie, nie tylko na tym filmie, który opublikował Darek z Dalem, a też był poprzedni film, gdzie Zwał wyjaśnia różne techniczne niemożliwości po prostu dla Ziemi. Mam takie pytanie, znaczy mieliście czas, bo przecież jeśli chodzi o krytyków, naszych ziemskich krytyków, nie wiem, taką pierwszą, najbardziej znaną właściwie w świecie, publikacją było, i to potem może film już, kto to się nazywał, taki był tytuł, Nigdy nie byliśmy na Księżycu, uszło mi nazwisko człowieka, który chyba pierwszy się tak bardzo rozpropagował teorię o tym, że lądowanie na Księżycu było całkowitą mistyfikacją, tak? Więc ta wiedza o tym, że nie byliśmy w ogóle na Księżycu i za pierwszym razem miną, w związku z tym może i za następnymi, ona tutaj na Ziemi jest. W tych tak zwanych teoriach konspiracyjnych, tam się dużo osób namówiło, żeby pokazać dowody, to się na razie wezmę cudzysłów, na to, że jednak nie byliśmy tam. Więc to nie jest taka wiedza, którą nam okli wiesz, Tajgetanie, tylko ona po prostu na Ziemi jest. Ale ja nie mówię, że oni to okrywają jako coś nowego, tylko po prostu potwierdzają, że nie byliśmy na Ziemi oficjalnie, że nie byliśmy na Księżycu oficjalnie. I teraz jest poziom drugi, gdzie tak, oczywiście kabała wyjechała poza Ziemię i nie tylko na Księżyc, ale na Marsa i na Wenus. I tutaj możemy wejść też w całkowicie odrębny temat, którym jest kolonizacja przestrzeni kosmicznej przez grupy te warstwy dwa. Ale tutaj, bardziej ciemne. Ten temat akurat, my jesteśmy na to szczególnie otwarci i my nie kwestionujemy tego, że te tajne grupy, na przykład Coral Good, to co Wilko propagował, jakby u nas w Polsce też jeden z kolegów puszczał te tematy związane z opisami. Ja nie wnikam, czy to było na 100% prawo, czy też nie, tylko cała ta opowieść o tym, że są tajne grupy z mieszanina ziemskich, różnych wojskowych, z mieszaniną pozaziemskich, różnych istot, które penetrują tu na Księżyc, latają tu na Marsa, tu jeszcze gdzieś, toczy się jakiś handel, toczą się jakieś pakty, toczą się jakieś gry. I to jakby ta rzeczywistość, ja w ogóle nie kwestionuję, uważam, że absolutnie, mimo że to jest dla mnie tylko hipotetyczne założenie, takie troszkę heurystyczne, że tak się dzieje, mimo że dowodów na to wprost nie mam. No, i to nie robi problemu dla mnie i dla wielu ludzi. Problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, że doszło do tak dochodzi po dzień dzisiejszy, łącznie z kwestionowaniem istnienia Starlinka, bo też to u was padło, że dochodzi do takiej mistyfikacji,
życiu publicznym, w naszym życiu publicznym, który staramy się też jakoś ogarnąć, zrozumieć, bo, która po prostu się wydaje niewyobrażalna, bo czy w świetle tej wiedzy, którą macie przekazaną, nie tylko, że ani razu nie byliśmy na Księżycu, bo jako ludzie, czy wysłaliśmy sondę, czy też urządzenia mechaniczne, tak, do łaziki. Pamiętaj, to są Rosjanie, to są teraz Chińczycy, to też Indie doszły, to są Japońcy już robią coś, to jest jedno. Czy w ogóle nie było żadnego orbitera wokół Marsa, wiesz, nie było tam żadnych łazików, prawda, na Marsie. Ja już nie mówię o sondach wysłanych, żeby z bliska zrobić Jupiterowi trochę zdjęć, czy Księżycom. Już nie mówię, że nawet gdzieś w kierunku Plutona coś wysłali, więc jeszcze jest tak, już i Stalin, to jest tak potężna masa działań, które w mojej ocenie są no, nie do ukrycia, rozumiesz, to nie da się po prostu sfingować na taką skalę, jak ktoś to rozumie, ten świat, który funkcjonuje. Według mnie, na ten moment, rozumiesz, na ten moment. Tak. To wszystko kłamstwo i to jedno, to wszystko jest mistyfikacją i jest jednym wielkim teatrem. I mi się wydaje, że po prostu jakby czuję, że jakby Janusz, to mówię do ciebie, ale też do ludzi, którzy nas oglądają, nie doceniamy chyba możliwości tych, którzy nami manipulują. Mówisz, że o to jest niemożliwe, żeby coś takiego byłoby po prostu... Że jest za duża sprawa. Że to jest za duża sprawa. To wynika z tego, że nie zdajemy sobie sprawy, czym oni są, ci, którzy nami manipulują i jakie są ich możliwości i zasoby technologiczne, intelektualne. Tak jak kiedyś nam mówili kilka lat temu, jesteśmy manipulowani przez jedne z raz bardziej intelektualnie rozwiniętych niż my na Ziemi. I mają ogromne zasoby, żeby manipulować i żeby stwarzać te wszystkie różne mistyfikacje. Wszystko jest na przykład w NASA, jeżeli już chodzi o NASA i o Księżyc. I to wiemy, to jest oczywiste też, bardzo poszufladkowane. Więc jedna szufladka nie wie, co się dzieje w drugiej szufladce. I o tym też mówił Dale. Więc jest bardzo łatwo właściwie oszukać ludzi i oszukać nawet samych członków NASA, że nie było tego lądowania na Ziemi, jeżeli tylko oszukasz pierwszy ten pokład tej szufladki. I później ta pierwsza szufladka opowiada o tym drugiej szufladce. I kłamstwo się kontynuuje, kłamstwo rośnie. Ale bądźmy, znaczy chciałbym bardzo, żeby jak najszybciej jednak doszło do tego, że oni mogą bardziej udowadniać swoją obecność. Bo ja generalnie rzecz biorąc, kiedy patrzę na naszą sytuację w relacjach pozaziemskich, jako w kształcie i ludzi jak reagują, to są bardzo toksyczne reakcje na istoty pozaziemskie. Są bardzo toksyczne rzeczy i w sensie ludzie, gdyby dowiedzieli się tak już wprost oficjalnie o tym, że oni są, zareagują na wszystkie możliwe sposoby, tak reagujemy na siebie, na Ziemi. Czyli te wszystkie nasze małostkowe nienawiść, fobie, prawda, wszelkie formy rasizmu, to jak się odwali z ludzkiej natury, to rzeczywiście ci pozaziemscy będą mieli olbrzymi kłopot, co z tym zrobić, tak? To podsumowanie proszę z naszej strony, wtedy zaspokoję. Nieskończoną mam ilość informacji na mojej stronie, na naszej stronie zwaru.org albo na kanale Cosmic Agency, tam jest po angielsku, jeżeli mówicie po hiszpańsku, to jest Agencja Kosmika, a jeżeli mówicie tylko po polsku, to na kanał Darka, choć tam nie ma wszystkiego, to tak leci tak trochę wybiórczo, wszystkiego jeszcze nie ma. I tylko tyle powiedzieć, że oni zawsze nam mówią, żeby nie wierzyć w nic, co jest oficjalne. To jest bardzo ważne. Nie wierzyć w nic, co jest oficjalne. Jeżeli im bardziej coś jest oficjalne, to tym bardziej to jest fałszywe. Tak nam zawsze mówią. I nam też tłumaczą, było Mary tak powiedziała na swoim kanale. Tak przy okazji, Mary z Waru to jest bezpośredni kanał, to nawet nie jest mój. Bezpośredni kanał utworzony przez jedną z nich na statku. Na statku to nazywa się Toleka. I na tym kanale ona prowadzi filmiki, codziennie jest jeden filmik po angielsku, później jest po hiszpańsku, ona to sama pisze, sama wszystko tłumaczy, sama wszystko układa. I jedną z rzeczy, które wspomniała ostatnio, to to, że Tajgetanie, ponieważ oni zajmują się bardzo analizą sytuacji na Ziemi i tak dalej, wszystko co się dzieje,
mają oczy otwarte, widzą, że dużo się dzieje dobrego. I to jest coś bardzo pozytywnego, na czym chcę skończyć, ponieważ mimo tego, że dużo się dzieje złego i ta bitwa, te wszystkie walki oriąckie dalej trwają i jeszcze nie ma końca, nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy, ale nam powiedzieli, że, znaczy nam powiedzieli, Mary powiedziała na swoim filmie, że dużo się dzieje dobrego, że widzą, że ludzie się nie zgadzają na różne agendy i plany kabały. I to jest bardzo ważne, że się nie zgadzają, ponieważ kabała i ci, którzy nam manipulują, tylko mogą awansować i iść naprzód do tego stopnia, jeżeli będziemy na to pozwalać. Jeżeli ludzie się budzą i nie będą pozwalać i powiedzą nie, szczypawki nie, tamto nie, samochody elektryczne nie, to tamto nie, to wtedy ten cały plan i ta cała agenda, jak teraz jest ta agenda 2030, jakoś to wszystko inaczej się ułoży i oni widzą, zauważyli właśnie, że ludzie się dużo nie zgadzają na różne rzeczy i na różne złe, czarne plany. I na tym co zakończyć, że mimo wszystko, że w ciągu ostatnich lat dużo się skupialiśmy na sprawach negatywnych, na przykład na szczepionkach, na ten temat dużo mówiliśmy i otwieraliśmy ludziom oczy na temat zagrożeń i czym są te szczepionki i co w nich jest i tak dalej. I ludzie nawet nam mówili, że jesteśmy za bardzo negatywni, że tylko się koncentrujemy na sprawach negatywnych, ale to właśnie po to, żeby ludziom zdać sprawę z tych wszystkich czarnych spraw, które się dzieją dookoła. Ale właśnie chcę zakończyć na tym pozytywnym, że ostatnio zauważyli Tajgetanie, że jednak ludzie się budzą i się nie zgadzają na różne sprawy. I to jest bardzo ważne. Pozdrawiam wszystkich na UFO Forum i mam nadzieję, że zobaczę niektórych z Was na żywo na Harmonii Kosmosu pod koniec czerwca, gdzie będę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Bardzo. Dziękuję bardzo.